Muszę powiedzieć, że jest ciężko. Odbiór takich 9-10-latków jest zupełnie inny niż studentów. Do studentów idziemy jednak z przekonaniem, że już mają określoną wiedzę i my bazując na tej wiedzy przekazujemy im jakieś takie cięższe projekty, zakres wiedzy większy. Natomiast tutaj dzieci są bardzo wdzięcznymi słuchaczami, to na pewno, ale też bardzo wymagającymi słuchaczami. To są słuchacze, którzy wymagają tego, żeby ich zainteresować, rozbawić, pobudzić, no i w tym wszystkim przekazać również odrobinę takiej wiedzy, która być może kiedyś im się przyda. Pytanie o to, czy krew w jakichś sytuacjach staje nam w organizmie, muszę powiedzieć, że mnie odrobinkę zaskoczyło. No niemniej jednak, no mówię, to było pytanie takie adekwatne do tych 9 lat naszych studentów. Jeśli jest, zachowuje się podobnie, ale jeśli jest ciepło, zachowuje się tak, że się poci i chce się ochłodzić, a jeśli jest mu zimno, chce się jakby ocieplić. Jest komuś bardzo gorąco, ja ma wysoką temperaturę ciała, to nie może wejść na przykład do lodowatej wody, bo dozna szoku termicznego. I nie może, tylko musi pić jakieś na przykład gorące rzeczy. Politechnika Opolska.